No hej. Przecież źle mówiłam, pa, teraz mówię no hej. Bo nagrywam to zaraz po poprzednim odcinku. I... No i... No tak to jest. Aha. Jeszcze mi kamienia brakuje na moździerz. Dużo tego kamienia trzeba. No co mi drogę blokujesz? Łażą takie olbrzymy i nie przeszkadzają. Zbieranie kamieni idzie dobrze. Ale nadal mi ich brakuje, jeszcze 15. Kamyczków. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14 i 15. W sumie tutaj też ładna okolica jest. Też może by sobie było ładny dom zbudować. Ale tam jest ładniejsza okolica. Poza tym drzewem, to drzewo tutaj ładnie wygląda. Ale tam mam taką całą, zalesioną okolicę. I w pobliżu jeszcze mam dżunglę. Chociaż jest tam niebezpiecznie. To może źle, że mam tą dżunglę w pobliżu. Znaczy, ale nic z niej nie wyłazi tak samo z siebie. Muszę tam sama wleść. Dobre. Moździerz. Czy ja mogę z tym moździerzem zrobić? Umieść. Aha! No i rzeczywiście się nie buguje, jak wejdę w tryb pierwszoosobowy, a tak się buguje. Nie wiem, gdzie go postawić. Tu niech stoi. Aha. Nie wiem, do czego mi to niby, ale leki. A. Czyli jak w jakieś gniazda robali będę wchodzić, to sobie użyję czy coś. Fajnie.
Dobra, ja idę upolować wujnowi kompana. Czyli żonę. Będą się rozmnażać. A ty tu co łazisz? Nie rozdeptaj mnie ubunia, ty olbrzymie. Tylko tak, muszę teraz zwracać sobie kamieni, bo no. Grzeje procy, chyba. Chociaż. Nie wiem, bo łuk chyba bardziej jest do zabijania niż do ogłuszania. Czy ja mam do niego jedzonko? Mam jakieś, więc powinno być dobrze. Kamieni nazbieram sobie gdzieś z 20 co najmniej. Się zastanawiam, jak nazwać żonę dla Ugunia. Agunia? O, a co to? Mos hops. Fajny. Mos hops. Tu jest żona dla Ugunia. O nie! Pająki. Czyli to jednak są pająki. To dlaczego to latało? Latające pająki. Na sieci latały, czy jak? Dobra, jeszcze jeden kamień. I jest. Żona dla Ubunia zaraz o swoje. O nie! Oż ty. Zły. Dildozaur. Okropny. A masz. Nie pluj tu we mnie. Zjem coś. Gdzie jest moje jedzenie? Bo tak trochę. O, tu jest, dobra. To czas. Trzeba ją dogonić. Gdzieś zniknęła. W tej mgle nic nie widać. Gdzie ona jest? Agunia? Agunio? Agunia? To będzie Agunia. Gdzie Agunia mi uciekła? Agunia? Tu jakiś ptak lata. Ptak? Aha.
O, tu jest Agunia. Chyba. Tak, to jest chyba Agunia. Agunia. Wracaj tu. Listozaur. Nic nie widać w tym deszczu. Mgła jakaś okropna. Co? O nie. Tak szybko zgłodniałam. O, już więcej widać, dobra. Mgła coś się rozchodzi. Dobra, gdzie jest Agunia? Nie widzę nigdzie Aguni. Tam lepiej nie idę, bo tam są robale. Chyba, a tam jest gdzieś ignora, czy jak? Nie widzę tu ich gniazda. O, już wcale nie mam mgły. Muszę znaleźć Agunię. Tu jest Ubunio. Gdzie jest Agunia? Uciekła Agunia. Łe. Agunia, wracaj. To ja chcę się tylko oswoić i dać się jako niewolniczą żonę dla Ubunia. On chce się z tobą rozmnożyć. Łe. Nie pierdź. Ja nie wiem, gdzie ona uciekła. Nie fajnie. No gdzie jest Agunia? Aguni nie ma. Co tu leży? Ciemności nie widać. Aha, dildozaur. Czemu on bije tego? Zły jest. Nie bij go. No i fajnie, bo już nic nie widzę. Dobra, już widzę. To może spróbuję oswoić tego tutaj dziwnego jaszczura? Prastare surowe mięso. Co?
Nie mam prostego, surowego mięsa ryby. Co to jest? Co tu biega w ciemności, świeci oczami? Co to jest? Jakieś świecące dinozaury w ciemności oczami. Jakie dziwne. Co to, koty? Kotozaury? Gdzie jest Agunia? Wyparowała gdzieś. O nie. Czy ja tak szybko głodnieję? Gdzie jest moje mięso? Tu. Zaraz będę musiała upiec nowe. Dobra, niech tu się piecze mięsko. Mi smutno, że Agunia uciekła gdzieś. A ty nie warcz. Nie rycz tu. Teraz nie mam pomysłu, co mam robić. Garnek do gotowania. Bola. Nie wiem, co robić. A ty mnie nie posuwaj. Pozbieram kamienie w takim razie. I takie tam rzeczy. Cokolwiek pozbieram. Zbieranie czegokolwiek. Ile czasu odcinku jest? 19 minut. Łe. Aha. Tamte kotozaury łażą. Nie wiem, jak się nazywają, ale wolę do nich nie podchodzić. Jak tam ubunio ma jakieś levele? Chyba ma. Energię bym mu zwiększyła.
chciałam gasić. Mam nadzieję, że się naje tym razem. Ej, jak włosy urosły. Coraz dłuższe się robią, fajnie. O, i level, tak po prostu. Zapatrzenie się na włosy. Dobra, energię zwiększę. O, skórzane ubrania. Kompostownik? A. Na pewno sobie odblokuję ubranka. No i fajnie, teraz mam znowu co robić. Strzały też bym mogła zrobić potem. Dobra, co jest tutaj najbardziej zniszczone jak na razie? Nie wiem. Buty może zrobię? I rękawiczki. I pancerz, jeśli mi starczy, i spodnie. Dobra. Tamta chyba były ładniejsze, ale... Ale no... Szmaciany były ładniejsze, ale trudno. Jeszcze mi brakuje tylko tej czapki. Więc właśnie, czego mi brakuje na czapkę? Skóry. Więc muszę zabić sobie jakiegoś dinozaurka. Ale nie teraz, bo jest ciemno. O, jest ubunia. Ta ubunia. Agunia. Dobra, ja może lepiej się spytam, czy da się jakoś ją, no, ogłuszyć w jakiś lepszy sposób, może? Tak. Dobra, dowiedziałam się, że strzała mi z tym, z narkotykiem, czy coś takiego. Mogę ją ogłuszyć. Ale no, ja jeszcze takich nie mam, więc no, tak trochę muszę polewelować sobie chyba. W sumie nie wiem, jak się szybko leveluje nawet. Okej, 4. Bo ciemno. No bo po prostu pozbieram sobie rzeczy i tyle. No bo co? O nie, przyszło mi powiadomienie z Discorda. Trudno. Picie. Aha, nie podpal się tym.
To mi zwiększa w ogóle ten poziom, czy nie? O, małpka. Małpka. One tu mają jakieś opóźnienie. Stoję koło niej, a ona dopiero po chwili takie i ucieka. Nie wiem, czy tu mi poziom zwiększa, ale w sumie raz mi się poziom od samego stania zwiększył, więc... Od patrzenia na włosy mi się zwiększył. Dobra, tu lepiej wracać w takim razie. W sumie to... Przyjdzie ubunia? Przyjdzie czy nie przyjdzie? Czy za daleko? Ubunio głuchy, chodź tu. Ptaszek. Pterodon. Ubunio jest głuchy i nie słyszy. No co, Ubunio? Głuchy jesteś? Niby jakieś uszy tu ma, ale no... Coś mu... Pewnie ma zatkane jakieś tym... Za dużo ma wocku w uchach. W uszach. To... Wrzucę tutaj takie niepotrzebne rzeczy, na przykład to. Znaczy, to mi się kiedyś może przydać, jak na przykład sobie umrę, no to już będę mieć jakąś zbroję. Taką, może i słabszą, ale no co z tego, słabsza, ale... Ale działa, lepsza niż żadna. Kamienie tu wsadzę, bo są ciężkie. Skóra niech będzie, aż taka ciężka nie jest. Też jest lekkie. Mam tego pełno, a waży 2 kg. No w sumie tyle. Tam to było najcięższe. Tak patrzę, że trochę ten level rośnie. O, rośnie, widzę. Podnoszę i mi wzrosło. Akurat na niego patrzyłam. Więc plan jest taki, leveluję sobie. I jak sobie już wyleveluję, to odblokowuję te strzały usypiające. I wtedy sobie upolowuję... No, upoluję sobie wtedy żony dla Ubunia. Czyli Agunie. Lecimy na czym deszcz nie gasi tej pochodni. Znaczy jakbym nie gasił tą pochodę, to gra byłaby jeszcze trudniejsza, więc to dobrze, że nie gasi. Ja nie narzekam. Tylko się dziwię. Aha, no i musiała się w biegu zesrać. O nie! Nasiona cytryny.
Jak to nasiona cytryny? Wracaj tu. Oddawaj mi nasiona cytryny. Aha. Wracaj tu. Ty złomie. Wracaj tu. Co? A dobra, ty sobie kradnij. Ja chcę nasiona cytryny. One są, nie wiem co to jest. Oddawaj. Nasiona cytryny. No i w sumie dobrze, bo akurat potrzebuję skóry, więc tak. Jedzenie. A ja nie mam jedzenia chyba. To nic. Aha. To. Zjedz tego milion sobie. I powinno na jakiś czas starczyć. A co to za syczenie było? O, Ubunia tu chodzi? Agunia? Ta, to jest Agunia. Level rośnie, to bardzo dobrze. Agunia już niedługo będzie moja. Tak, muszę sobie z ogniska zebrać jedzonko. W sumie już się całe upiekło, więc mogę zgasić. Gdzie jest? Ile ja mam tego jedzenia w ogóle? Surowego, ale no jest. Powinno starczyć. A ja w tym czasie pójdę sobie sprawdzić może... Ciekawe dinozaury tam chodzą. O, tu jest małpka. Tak trochę... Tak trochę do mnie ten Ender pisze. To tam ustaje sobie nie przeszkadzać? O, a w ogóle tak jak już patrzę, to jest 34 minuty są. Więc tak, jeszcze chwilkę sobie zagram do 40 może. I w następnym odcinku będzie oswajanie Aguni. No bo jak widać, muszę teraz wylewelować. Dobra, a ten dalej chce jakieś rybę mięso? No i oberki chce. Zobaczmy. Mej oberki w ostatnim slocie. Że tutaj? Ło! Wow. Wiedziałam, że tak od razu. Nazwę go... Varan. A to jest samica czy samiec? Vara. To jest... kobieta, czyli dobrze, że nazwałam ją Vara. Fajna. Super jest.
Fajna wara. Dobra, zejdę, bo się zmęczyła. Dobra, tu moja waranica sobie będzie tu. Niech tutaj sobie czeka na mnie. O, tak. No co ten Ender wyprawia? Masz jeszcze 5 tur gry? Tak, oczywiście. Co ja chciałam? Otworzyć ekwipunek. Mogę wylewelować. Ej, dużo ma zdrowia, ile? Co on robi? Obrażenia wręcz. No, jaki zadowolony. Zadowolona. Słodka jest. Jak tam? Ja? Aha. Właśnie, skóra na ten. Na czapkę. Nie widać włosów, to niedobrze. Ale trudno. O! Super, widać włosy. Od razu lepiej. Coraz dłuższe rosną. Małpka tam chodzi. Nie drzyj się! Mezopitekus. Małpkotekus. Drotekus. Muszę sobie wylewelować. Tak. Koniecznie. Ile czasu? Czasu jest 6:08. Więc dobra, no to jest koniec odcinka. Pa, pa, w następnym odcinku będzie, mam nadzieję, że oswojanie agonii. Taką mam nadzieję. I no, to pa, następnego odcinka.